C'est la vie, c'est des hauts coups. It goes to show you never can tell. Cześć kochani, tutaj Grzegorz i Agnieszka. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie wariacje w kroku, ale tym razem będą troszeczkę bardziej zaawansowane. Dlatego zrobimy sobie tylko dwie, żebyście mogli spokojnie sobie poćwiczyć, żeby nie było za dużo materiału na raz, a żebyście wyszli z tego obronną nogą. Zacznijmy sobie od wariacji, którą robimy sobie na krok 5 i 6, czyli na drugi triple step, jeżeli mówimy o 6 crunchie, jeżeli 8 crunchie, no to 5, 7 i 8. Drugi triple step dla litera zaczynający się od prawej, dla followerki od lewej. Szok. Zacznijmy. Nasza wariacja, jak już mówiłem, będzie na 5 i 6 na drugi triple step. Zobaczcie, o co chodzi. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Raz, dwa, 3 i 4, 5. Ostatni raz. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. O co chodzi? Należy przeskoczyć na prawą nogę w przypadku lidera, followerki lewą. Równocześnie wyrzucamy tą drugą nogę na zewnątrz. Wyrzucam, przenoszę ciężar ciała i wyrzucam z powrotem, ok? To co, zrobimy sobie... Tak jest. Najpierw followerka zaczyna i próbujemy rzucić tą wariację, gdzie tylko się da. Na 5 i 6. Raz, dwa, 3 i 4, 5 i 6. Raz, dwa, 3 i 4, za i da. Łaka, za i da. Ha, ka, ta. Ka, ka, i da. Łaka, za i da. Teraz liderzy. Łaka, ha, step, step. Ty, step. Łaka, ha, step. Może być sytuacja, że tylko ja zrobię jako lider, tylko Aga jako followerka, albo oboje, albo nikt. Bardzo smutna sytuacja. Zatem ćwiczymy, nie zapominajcie o tym, teraz zrobimy sobie drugą wariację. Nasza druga wariacja wydarzy się na zamiast kroku raz, dwa, zamiast step, step. W takim razie pokażemy Wam, o co chodzi. Zobaczcie. Zaczniemy od basicu. I raz, dwa. 3 i 4, 5 i 6 i raz, 2, 3 i 4, 5 i 6 i raz, 2, może bokiem? 4, 5 i 6 i raz, 2, 3 i 4, 5 i 6 i raz, 2, 3 i 4, 5 i 6. O co chodzi? W momencie, kiedy kończymy na 6, jesteśmy, widać, że są na prawej nodze, followerki na lewej, naraz wskakujemy na tą drugą nogę, równocześnie wyrzucamy nogę do tyłu. Tak. I na dwa kołem stawiamy ją sobie z przodu. Ważne, żeby nie było w kopnięciach, tylko tak jakbyśmy chcieli... Dookoła. Wtedy ta wariacja, nadajemy jej trochę takiego stylingu. Mm-hmm. Jak wygląda to w parze? Znowu. Ja zaczynam. Caki, caki, da, caki, da, a łata, caki, da, caki, da, a cak. OK? Jeżeli ja sobie jako lider mam ochotę zrobić tą wariację, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy, pięć i sześć. Raz, dwa, trzy. Możemy sobie oczywiście robić oboje tą wariację. Raz, dwa, trzy, pięć i sześć. Raz, dwa, i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa, i cztery, pięć i sześć. Raz, dwa. OK, w takim razie pokażemy Wam w muzyce, jak można łączyć jedną wariację z drugą. Uwaga! Pokażmy najpierw wariację. Later, baby, later. Later, baby, later.
I can't kiss you while we're dancing. I can't hold you tight. Now wait till the band stops. Later, baby, later, baby, later tonight.